Zauważyliście, że ostatnio przykładamy coraz większą wagę do urządzania tej części mieszkania? To dlatego, że dziś kuchnia nie stanowi już osobnego pomieszczenia. W nowoczesnym wnętrzu kuchnia łączy się z salonem, jadalnią i stanowią razem tak zwaną przestrzeń dzienną. Dlatego kuchnia musi być bardzo starannie urządzona. Dziś przekonam Was, że bardzo ważne są naprawdę małe detale. Oto przykład bardzo ładnej zabudowy kuchennej. Fronty tych szafek zostały pokryte laminatem o wzorze imitującym drewno. Drugim istotnym elementem w tej zabudowie jest układ horyzontalny. Na dole wyznaczają go linie poziome tych oto listew, a właściwie wklęsłych uchwytów aluminiowych. Na górze horyzontalny układ zaznaczony jest przez ten szklany pas. Jedno dotknięcie, jeden przycisk. Ach, jak ja lubię otwierać i zamykać tę szafkę. Z takich właśnie drobnych przyjemności składa się potem korzystanie z kuchni. Dlatego warto o nich pamiętać już na etapie wstępnego projektu. Spójrzmy na detale, na wykończenie. To te najmniejsze elementy tak naprawdę decydują o jakości projektu całej kuchni. W tej szafce uchwyty są bardzo starannie zaprojektowane. To są aluminiowe uchwyty firmy Zobal, która słynie z bardzo dobrej jakości produktów. W tej chwili modne są uchwyty w formie podłużnych listew, dyskretne i ergonomiczne. Bardzo praktyczne, bo nie zaczepiamy się o nie tak jak o różne gałki, kulki czy klameczki. Ale uchwyty nie dominują w całym projekcie. Chodzi o to, że mają one podkreślać styl, ale my mamy ich prawie nie zauważać. Dlatego obok systemów z uchwytami modne są również fronty bezuchwytowe. Tak naprawdę dziś zaaranżowanie ładnej, wygodnej, atrakcyjnej kuchni to żaden problem. Trzeba tylko pamiętać, żeby zwracać uwagę na detale, nie tylko na kolor podłogi, czy szafek, czy blatu. Detale są ważne, są jak biżuteria dopasowana do stroju.